Miłośnicy gier karcianych rozegrali turniej w skata o puchar przewodniczącego Rady Nadzorczej HSM. To jest śląska gra. Ja nie jestem Ślązakiem, ale się nauczyłem grać, a tu kiedyś w rodzinach śląskich od samego początku grali, rodzinami spotykali się. I to teraz są organizowane Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Champions League, ligi, pierwsza liga, druga liga, okręgówki, trzecia. My gramy, kolega prezes, gramy w pierwszej lidze, najwyższej lidze skata. To jest taka bardziej gra matematyczna, też na matematyce oparta, że dla dobrych matematyków, dla dobrych takich tych, to jest 2-3 lata wystarczy, żeby dobrze grać. Skat to gra bardzo popularna na Śląsku, zarówno wśród starszych, jak i młodszych graczy. W grę bierze udział 44 osoby, z tym jest dużo seniorów, jest 3 juniorów. Seniorzy są ludzie powyżej 75 lat. To jest jakaś w formie rozrywki, no bo nie można nazwać tego jakimś wielkim sportem, ale to jest rozrywka taka intelektualna i, no i sportowa, rywalizacja jakaś jest, że po prostu zachęcamy i zapraszamy też wszystkich, którzy ze Spółdzielni Chorzowskiej by chcieli przyjść. Zawsze mogą tu skorzystać we wtorki. Pierwsze miejsce w turnieju zajął Szczepaniak Wojciech z Bombajki Chorzów. Drugie Grzywaczyk Piotr z Boliny Wieczorek, a trzecie Szyszka Grzegorz z Barbary.